Witajcie, kochani gwiezdni dostrzegający. Wiecie, to jest takie niesamowite, że ta cała nasza podróż, doświadczenie tak mocno wiąże się właśnie z dostrzeganiem. Ja nie mówię o dostrzeganiu tylko wzrokiem, ale tym uświadomieniem siebie, tym takim uświadomieniu sobie wewnątrz, że pojawia się jakaś interakcja. Coś, co sprawia, że my łączymy się ze zrozumieniem, z poznaniem samego siebie. Bo o to chodzi, prawda? Żeby właśnie w tym dostrzeganiu całym sobą, uczuciowo, mentalnie, obrazowo, dźwiękowo, zapachowo, żeby dostrzegać właśnie ku poznaniu samego siebie, czyli w uświadomieniu sobie tego, kim jesteśmy i co tu jest grane. I wiecie, dostrzeganie jest takim, można powiedzieć, procesem, w którym my cały czas jesteśmy. To jest jak droga sama w sobie. I mówiąc tak bardzo obrazowo, kiedy przykładowo prowadzimy takie życie bardzo fizyczne, materialne, bardzo mocno, tak bym powiedział, w tych jelitach naszych jest to trawienie cięższe, dłuższe, to wpływa wibracyjnie, że my w całości siebie postrzegamy, dostrzegamy to, co dostrzegamy w swoim zakresie. Oczywiście możemy gdzieś tam w jakiś sposób się poruszać w takim czymś, że nagle się przebudzi jakieś dostrzeganie inne, pomimo naszego zatłuszczenia emocjonalnego i obciążenia z różnymi interakcjami materialnymi, a widzimy coś po prostu w tej naszej wielowymiarowości więcej. I to tak naprawdę pokazuje nam pewien brak równowagi. Oczywiście możemy wiele rzeczy dostrzegać, ale gdzieś tym naszym takim powołaniem, bym powiedział, jest to, żeby dostrzegać życie w równowadze, w harmonii, co jest moim takim ważną informacją dla wszystkich, żeby życie było w integracji, w harmonii. I to postrzeganie, dostrzeganie było w całości, bez takiego popychania rzeki, czy takiego podbijania sobie energii, że nagle widzę, wow, duchy, widzę inne wymiary, a tutaj w swojej integracji, w swojej harmonii cały czas toczę tak zwaną wojnę. Mojej harmonii, tak mówię, można powiedzieć w cudzysłowie, dlatego że każdy stan jest stanem, można powiedzieć, takiego punktu startu. I on, można powiedzieć, go nazwać, że jest harmonijny. W twoim tu i teraz jest twoja harmonia i to jest punkt startu. A że w niej toczysz mnóstwo wojny i jest dużo dezintegracji i dużo jest takiego braku balansu, to są, można powiedzieć, punkty startu, by rozwijać się. To są takie wyzwania. Ale wracając do tego postrzegania i dostrzegania. Słuchajcie, to jest niesamowite, że no, w jakim zakresie my dostrzegamy. To tak naprawdę jest zakres naszego odbiornika. Ten odbiornik to nie tylko oczy, nie tylko uszy, nie tylko smak, nie tylko węch, ale nie tylko uczucia takie fizyczne, ale to są, można powiedzieć, wielowymiarowe różnego rodzaju percepcje, które my mamy w sobie, bo jesteśmy wielowymiarowi, niefizyczni, czyli niefizyczne percepcje. I ten odbiornik, ten zakres się zwiększa. No i oczywiście, kiedy my, załóżmy, zaczniemy się odżywać lekko, zaczynamy jeść mniej, to też wpływa na to, że wibracyjnie ta skala odbiornika naszego się poszerza i widzimy, odczuwamy więcej. Oczywiście bez wchodzenia w te takie tendencje, że my porównujemy się, że od razu potrzebuję widzieć aurę, kolory, widzieć różne te inne rzeczy takie świata niefizycznego, to się odbywa bardzo indywidualnie. Chodzi o to, żeby właśnie tak w tej percepcji
pozwolić sobie dostrzegać to, na co jesteśmy gotowi. Ale idziemy dalej, bo wiecie, odżywianie, wibracyjnie i tak dalej. Bardzo ważnym elementem w tym, by rozszerzać swoje widzenie, jest, można powiedzieć, zmienianie częstotliwości fal mózgowych. I wiadomo, każdy z nas, kiedy zasypia, pojawia się, czy jest w stanie relaksu, medytacji, wtedy zmieniają się te fale mózgowe i się rozrzedza, zaczynamy widzieć więcej, dostrzegać więcej całym sobą. I to jest ten tak zwany stan alfa, potem stan teta, są różnego rodzaju działania wykorzystujące właśnie te różnego rodzaju zakresy wibracyjne fal mózgowych i to jest bardzo pomocne. I jak wchodzimy w sen, świadome śnienie, znowu jeszcze jest głębiej, kiedy odłączamy się od ciała i to ciało, można powiedzieć, staje się takim nieprzeszkadzaczem, który w swojej jakby identyfikacji naszej z nim, my też zakładamy pewien filtr. Ale idąc dalej, bardzo popularnymi elementami takiego budzenia percepcji jest właśnie rodzaj zmieniania świadomości. To, jak my zmieniamy świadomość na przykład przez trans, przy rodzaju rytmy szamańskie, rytmy w ogóle transowe, powodują to, że wchodzimy w inny stan świadomości i zaczynamy widzieć, można powiedzieć, nie przez ten przeszkadzający filtr umysłu, tylko zaczynamy coraz głębiej widzieć, postrzegać rzeczywistość ze swojej perspektywy niefizycznej. Oczywiście to jest w zakresie jakimś, ale na pewno wzięcie bębna szamańskiego, tak zwanego, i bębnienie w rytmie takim transowym jest bardzo fajną praktyką, taką indywidualną dla siebie samego, by poszerzać swoje widzenie siebie i życia. Wiecie, jak pamiętacie, ten bęben był bardziej obecny kiedyś, częściej grałem i miałem wiele czasu spędzonego, kiedy sam z sobą, spotykając się, grając na bębnie, wchodziłem w stan medytacji i zanurzałem się w różnego rodzaju odsłony w poznawaniu samego siebie. I to jest bardzo, bardzo ważne. No wiadomo, to kwestia jedzenia, a nie jedzenia, to też wpływa na nasze postrzeganie. Słuchajcie, kolejnym takim elementem, który jest bardzo ważny, to jest praca z oddechem. No o tym już wiemy, że ten oddech jest wspaniałym narzędziem, pilotem do tego, by zmieniać częstotliwości fal mózgowych i poszerzać percepcję i bawić się w tą taką obecność podczas pauzy po wdechu, podczas pauzy po wydechu i w ogóle mnóstwo różnych pięknych odkryć można dokonać właśnie podczas oddychania świadomego. Przyjmowanie, dawanie, to jest, można powiedzieć, nieustanny proces, który jest obecny w życiu każdego z nas, dlatego że my cały czas jesteśmy w przepływie i przyjmowanie i dawanie, o czym już mówiłem tyle razy, jest esencjonalne, dlatego że no, to jest życie. Życie jest przepływem. Tam, gdzie się zaciskamy i coś chcemy zatrzymać, czy to jest nawet fajne jakieś uczucie, czy jakieś przyjemne, coś cudownego, czy to jest nieprzyjemne, to jedno i to samo będzie to zaciskanie. A my mamy być w przepływie. To tak samo z pieniędzmi, prawda? To jest tak, że jak się pieniądze hoduje, trzyma i nie są one w przepływie, no to one zaczynają po prostu w pewnym momencie tworzyć problemy, a nie to, co ma nas uwalniać i rozwijać. I tak, słuchajcie, ten oddech jest taki esencjonalny w tym, żeby właśnie też móc poszerzać swoją świadomość i rozszerzać tą skalę dostrzegania różnych rzeczy. Widzicie, ja bym powiedział teraz o pokoju ciemności, który jest kolejnym elementem, gdzie my pozwalamy sobie naturalnie, by ta melatonina była produkowana, by ta gospodarka hormonalna się harmonizowała i naturalnie my wtedy zaczynamy postrzegać więcej. I to staje się naszą, można powiedzieć,
naturalnością, normalnością. Kochani, tak a propos pokoju ciemności, chcąc tak bardzo esencjonalnie ująć, o co chodzi, to jest to, że my zatrzymujemy się. I te wszystkie bodźce, te wszystkie różnego rodzaju rzeczy, które do nas przychodzą, wygaszamy, włącznie z jedzeniem i piciem, i pozwalamy sobie w tym zatrzymaniu na to, by się przebudzić wewnętrznie w dostrzeganiu. I tak naprawdę pokój ciemności jest rodzajem kina, bym to nazwał. Zatrzymujemy się i oglądamy nasze życie. Oglądamy te wszystkie aspekty, oglądamy te wszystkie nasze różnego rodzaju tendencje, z czego one wynikają, jak są powiązane. I my, patrząc na to wszystko, pozwalając sobie na to spotkanie z sobą w nagości, można powiedzieć, rozbudzamy się w świadomości, umierając dla starego, mając świadomość, co z czego wynika, i budząc się ku nowemu. I o to chodzi w pokoju ciemności. Dlatego, że wtedy ta percepcja, to dostrzeganie rzeczy tego, jak się one mają, jest kluczowa do tego, by właśnie dostrzegam, a widzę. To nie chodzi mi nawet o to, żeby to zrozumieć, ale po prostu widzę połączenie, co z czego wynika, i samo to dostrzeżenie z perspektywy tego, kim jestem, bo wtedy pojawia się ta naturalna przestrzeń, że ten obserwator, ten boskie jestem, zaczyna widzieć całą tą personę, te odsłony, i to dostrzeganie jest w jakości pełnej mocy, mądrości, miłości. My patrzymy na to i to się naturalnie rozpuszcza. I uwalniają się te wszystkie takie przyczepy, powiązania, takie zależności, przywiązania. I tak to wygląda w pokoju ciemności. I nie będę teraz mówił o tych zmieniaczach świadomości chwilowych, które przez wzięcie jakiejś tam tabletki, jakiegoś środka, jakiejś świętej rośliny zmienia naszą percepcję, dlatego że to nie jest mój fokus, który podkreślam w mojej ekspresji dla Was, dlatego że to, co jest istotne dla mnie, to, co jest pełne mocy i mądrości, miłości, to jest to, by pozwolić sobie samemu przebudzić się właśnie w miłości, mądrości i mocy. I to ma być światło od wewnątrz, bez żadnego dotyku, stymulanta z zewnątrz. Mamy sobie sami przekonać się, odkryć, to jest bardzo istotne, odkryć to, że to światło się budzi w nas. I nie potrzebuje niczego brać, by zobaczyć, że światłem jestem sam w sobie. No i kochani, to jest takie bardzo ogólne, to co chciałem powiedzieć na temat tego postrzegania, że to rozszerzanie swojej wibracyjnej percepcji częstotliwościowej jest elementem bardzo ważnym, bo kiedy zaczynamy widzieć rzeczy szerzej, to naturalnie to powoduje, że my głębiej, świadomiej przeżywamy życie. Dostrzegamy korzenie różnych naszych scen, różnych naszych odsłon, różnych naszych tendencji, zapętleń i tak dalej. I to o to chodzi. A przede wszystkim poznajemy samych siebie, co prowadzi do tego, by nasze życie było właśnie w takim świadomym przepływie tego, kim naprawdę jesteśmy. Tak więc, kochani, najlepszego dla Was, cudownego dnia. Hej.